Miała 32 salony kosmetyczne na całym świecie i 14 fabryk, a pracowało dla niej 100 tysięcy ludzi. Jej osobisty majątek oceniano na 100 milionów dolarów. To w latach 60. to był odpowiednik mniej więcej 750 milionów euro dzisiejszych. Hej, Sławomir Koper. Historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj opowiem o karierze pewnej kobiety, która zrobiła karierę w prawdziwie amerykańskim stylu. Od pucybuta do milionera, przy czym nigdy nie chciała się przyznać, zaczynała naprawdę jako ten pucybut praktycznie. Helena Rubinstein, bo o niej mowa, urodziła się w Krakowie w 1872 roku albo w 1870. Tak to kobieta zawsze manipulowała troszeczkę przy swoich datach życia, w swoim wieku. Przy czym jej manipulacje były o wiele szersze, nie dotyczyły tylko dat. Tak naprawdę była córką biednego kupca, najstarszą z ośmiorga rodzeństwa, z krakowskiego Kazimierza. Ojciec miał mały sklepik, gdzie handlował, tak jak to kupiec, wszystkim co się dało, a najczęściej naftą. Natomiast Helena twierdziła, że pochodziła z rodziny bankierów i przemysłowców. Co więcej, twierdziła nawet, że studiowała medycynę w Krakowie. A jak wiadomo, kobiety na medycynę zaczęto przyjmować dopiero w 1900 roku, kiedy Helena już była w Australii. Chciała wyprzeć swoje ubogie dzieciństwo i chciała być kimś lepszym, co wydaje się teraz dziwne, bo bardziej obecnie podziwiamy ludzi, którzy doszli samemu do majątku, do znaczenia. Helena nie chciała wyjść za mąż, ojciec ją wyrzucił z domu, więc wyjechała do rodziny matki do Wiednia. Tam się z nimi też nie dogadała i ostatecznie zaprosił ją brat matki do Australii. Z nim się pokłóciła bardzo szybko i postanowiła zrobić wielką karierę. I co dziwniejsze, jej się udało. Może dlatego, że tak naprawdę to ona potrafiła robić pieniądze. Jeden z jej dyrektorów, kiedy była już sławna i bogata, powiedział, że gdyby nie wymyśliła tego swojego słynnego kremu i salonów piękności, to mogłaby handlować tokarkami i też zdobyłaby majątek. Helena twierdziła, że recepturę kremu uzyskała od swojej matki i do Australii przywiozła 12 słoiczków. Nie jest to wykluczone, gdyż tajemnicze receptury przychodziły z pokolenia na pokolenie, no ale w Australii musiała opierać się na miejscowych produktach. Co prawda, z powodów marketingowych twierdziła, że przysyłano jej krem dokładnie z Krakowa, a wielbicielką tego kremu miała być sama Helena Modrzejewska. Ale nie ukrywajmy, Helena Modrzejewska nie słyszała nigdy wcześniej o rodzinie Rubinsteinów z krakowskiego Kazimierza. Helena Rubinstein okazała się geniuszem marketingu. Twierdziła, że nie ma brzydkich kobiet, są tylko leniwe. Leniwe, które nie potrafią zadbać o swoją urodę, a jej krem to umożliwił. Eksperymentowała z tym kremem w swojej kuchni bardzo długo, aż wreszcie znalazła właściwą formułę. Było to połączenie lanoliny, czyli wosku powstałego przy obróbce wełny owczej, oraz ekstraktu sosny australijskiej i lawendy. Dzięki temu ten krem nie tylko był skuteczny, ale przede wszystkim ładnie pachniał, bo dotychczasowe specyfiki przypominały bardziej pralnię chemiczną albo salę szpitalną, przynajmniej jeśli chodzi o wonię. Poza tym okazała się geniuszem reklamy. Wiedziała, że jej produkt musi być stosunkowo drogi, żeby zwracał na siebie uwagę. Zresztą tej formule pozostała wierna do końca życia. Gdy jakaś linia kosmetyków nie szła, podnosiła jej cenę i natychmiast robiło się większe zainteresowanie. Dawała możliwość, że te kosmetyki były po prostu ekskluzywne. Coś lepszego dla każdej kobiety. Dla przykładu, na początek swojego biznesu pożyczyła 250 funtów. Wydaje się to niedużo, tylko że 250 funtów w 1903 roku to było około 27 tysięcy euro. Za mały słoiczek, którego tak naprawdę produkcja kosztowała kilka pensów, brała odpowiednio 3,5 szlinga, a za większy 5,5, czyli 18,26 euro. A kobieta zarabiała wtedy w Australii około 220 euro. Helenie sprzyjał także klimat Australii, który był fatalny dla kobiecej cery i kompletny brak konkurencji. W całym Melbourne było kilka salonów kosmetycznych. Niektórymi specyfikami upiększano panie oraz dywany. To nie żart. Stosowano je także do mycia dywanów. Natomiast Helena naprawdę potrafiła zrobić dobrą reklamę i miała też sporo szczęścia, że szybko do niej trafiła najsłynniejsza śpiewaczka operowa Australii, Nellie Melba. To właśnie na jej cześć powstał ten słynny deser lodowy, która zrobiła jej naprawdę wspaniałą reklamę. W efekcie po 2 latach Helena nie tylko spłaciła długi, ale wykazała także zysk 12 tysięcy funtów, czyli ponad 1 milion euro.
1904 roku miała już 5 salonów kosmetycznych i szykowała się do ekspansji na inne części świata. Przy czym warto podkreślić, że Helena nigdy nie chciała pójść na masówkę. Ona chciała, żeby jej marka to był element ekskluzywności, element czegoś lepszego. Choć oczywiście stworzyła światowe przedsiębiorstwo. Nie przeszkodziły jej w tym dwie wojny światowe, ani wszelkie inne zawirowania polityczne. Po pół wieku miała 32 salony kosmetyczne na całym świecie i 14 fabryk, a pracowało dla niej 100 tysięcy ludzi. Jej osobisty majątek oceniano na 100 milionów dolarów. To w latach 60. to był odpowiednik mniej więcej 750 milionów euro dzisiejszych. I naprawdę była najważniejszą osobą w świecie kosmetyków na kuli ziemskiej. Przy czym warto jednak zwrócić uwagę na coś takiego, że zapłaciła za to samotnością, jej małżeństwo się rozpadło, z dziećmi miała nie najlepszy kontakt, a wszyscy mieli do niej przede wszystkim straszliwe pretensje za jej skrajne sknerstwo, bo to nawet nie można nazwać tego oszczędnością. Nie mogła zrozumieć, że jej sekretarz buntował się, gdy zamawiała w hotelu pokój jednoosobowy dla niej samej, on miał spać na dwóch krzesłach. Albo zapraszała go do kina pod warunkiem, że on zapłaci za bilet, a przecież był jej pracownikiem. Ale pensje z ojcem Gwinei i Helena najwyraźniej wyznawała też tą zasadę. Może dlatego też zmarła w osamotnieniu, gdy miała 93 lub 95 lat, to jest nieustalone tak do końca naprawdę, doznała dwóch wylewów i zmarła samotnie w szpitalu. Nikt z rodziny ani pracowników jej nie odwiedził. Cóż z tego, że miała największe nekrologii we wszystkich gazetach na całym świecie? Chyba tak naprawdę to nikt nie lubił. Może też to jest jakiś taki element, dodatek do sukcesu, że kto odniesie sukces, to jest po prostu nielubiany, a może po prostu jej skrajny pracoholizm, skąpstwo, czy nie powiedzieć sknerstwo, odbijało się na wszystkich bardzo negatywnie. Trudno powiedzieć. W każdym razie jej firmę przejęła rodzina, bowiem ona zapisała ją w taki sposób w testamencie, że nie można było jej podzielić i dość szybko upadła. Okazało się, że bez żelaznej madame nawet marka Helena Rubinstein nie będzie miała powodzenia na świecie. W tej chwili już nikt właściwie o tej firmie nie pamięta, a sama Helena pozostała symbolem kobiety sukcesu i pracoholizmu. Więcej o Helenie Rubinstein, ale także o Missy Sert, Barbarze Piaseckiej Johnson czy Marcie Stewart, Polkach, które zrobiły duże kariery finansowe, w tej książce Milionerki mojego autorstwa. Jeżeli się Wam podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. I pamiętajcie, ja się dopiero znów rozkręcam po 1,5 roku przerwy. Hej!